Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj na moich kolanach Jackson X-Series Soloist w wykończeniu zielonym metalicznym. Piękny instrument za bardzo rozsądne pieniądze, którym możemy się cieszyć na scenach i w domowym zaciszu. Moi drodzy, korpus wykonany jest z topoli, szyjka wklejona z klonu. Mamy na tą szyjkę bardzo cienką, bardzo przyjemną, sportową, naklejoną podstrunicę z drewna Laurel, czyli z wawrzynu, ożyłkowaną dookoła białą żyłaczką. Również główka jest ożyłkowana. Główka od frontu polakierowana na kolor czarny z dużym logotypem Jacksona. Klucze olejowe. Mamy tutaj most typu Floyd Rose, jest to Floyd Rose Special. Na podstrunicę wykonaną z drewna Laurel, czyli z wawrzynu, o radiusie zmiennym od 12 do 16 cali mamy nabite 24 progi jumbo. Świetnie wykończone, bardzo dobrze to wygląda. Przetworniki to Duncan Design, dwa humbuckery. Mamy tutaj trójpozycyjny przełącznik, nie mamy żadnych push-pulli. Potencjometr głośności, potencjometr tonów, gniazdo montowane w tym miejscu. Bardzo dobry dostęp do wysokich progów. Z tyłu ta gitara w całości polakierowana jest razem z gryfem na ten zielony metaliczny odcień. Świetny instrument za bardzo rozsądne pieniądze, bardzo dobrze grywalny i świetnie brzmiący. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy posiadacie Jacksona, czy chcielibyście posiadać Jacksona, czy taki X-Series wystarczyłby Wam w zupełności, czy polujecie może na coś droższego. Jeżeli szukacie konkretnie takiego instrumentu, to link do niego znajdziecie pod spodem. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i słuchajmy, jak on brzmi. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Cześć! Thank you.
Thank you.